podwójna stopa. Jak w ogóle zacząć? O, jak zacząć grać na podwójnej stopie? Jeśli jesteś graczem, któremu się już znudziło granie na pojedynczej stopie i właśnie kupiłeś sobie najlepiej jakąś najprostszą podwójną stopę, nie taką za od razu 4 koła, tylko myślę, nie wiem, za tysiaka na przykład, albo może można znaleźć w ogóle też tańsze, nieważne. Tutaj jest podobna historia jak z graniem na padzie. Rękami, ale nie stopami, tylko rękami. I tak jak grasz jedynki, dwójki, paradiddle, tak samo warto jest grać to wszystko nogami. Ale na sam początek to dobrze jest sobie po prostu rozmachać te nogi, więc pograj sobie po prostu pojedyncze uderzenia prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, jeśli dominuje u Ciebie prawa noga, lub jeżeli lewa, no to lewa, prawa, lewa, prawa. I spróbuj jak najdłużej utrzymać te pojedyncze uderzenia, żeby nie było tak zwanego patataj, patataj, czyli jeżeli grasz te jedynki, ta, 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 to żeby za chwilę nie było ta, 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 ta. Wszyscy to znamy i dobrze wiemy, jakie to jest irytujące. Dam Wam kilka przykładów takich ćwiczeń, od których będziecie mogli zacząć. Pierwsze ćwiczenie wygląda w ten sposób, że gramy jeden takt w 4/4 ósemkami, a drugi takt gramy 16-kami, same nogi. Gramy to w tempie 65 BPM jako ćwierć nuta i gramy tak. Najpierw ósemki, cały takt, raz i dwa i trzy i cztery i gramy prawą nogą, a potem kolejny takt grany 16-kami. Dodajemy lewą nogę pomiędzy, co razem daje nam 16-ki, czyli powiedzmy, że mamy raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. Ponownie na chłopski rozum. Kolejnym krokiem w tym samym ćwiczeniu jest granie już tych ósemek na przemian, czyli prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, ta. Ćwiczenie numer 2 to jest granie dokładnie tego samego, tyle że gramy równocześnie z rękami. Jeden takt ósemkami, prawa, lewa, prawa, lewa, to samo grają nogi, czyli tutaj musicie pilnować tego, żeby nie było flamów, żeby nie było czegoś takiego, że prawa ręka jest rozjechana z prawą nogą. Nie, 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 musi być równocześnie. To na początek może być bardzo trudne i bardzo frustrujące, ale zapewniam Was, że jeżeli będziecie mieli właśnie to opanowane, to podziękujecie sobie w przyszłości w sytuacji, jeśli trzeba będzie zagrać na przykład coś metalowego na przykład, czy też po prostu mieć jakieś szybkie uderzenia na werblu w formie rimshotów i na przykład równocześnie podeprzeć to stopami. Tak to wygląda. No i granie z groove'em, czyli gramy dokładnie ósemki prawą ręką na jakimś staksie, czy też na hi-hecie. Jeżeli hi-hat, przez to, że jakby ściągacie lewą nogę z hi-hatu, jest cały czas otwarty, to po prostu sobie go zluzujcie, żeby ta górna blacha spadła i była cały czas zamknięta. Ewentualnie dociśnijcie tą górną blachę bez trzymania w ogóle nogi na tym pedale i dokręćcie po prostu sobie maszynkę, żeby ten hi-hat był zamknięty. I znowu to samo, ósemki na przemian z szesnastkami. Jeden takt ósemek, jeden takt szesnastek. I te wszystkie ósemki gramy hi-hatem jedną ręką, prawa ręka, cały czas gra ósemki, raz i dwa i trzy i cztery i. Natomiast stopa gra już ósemki na przemian, czyli prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. To już jest jakby kolejny stopień trudności. Groove, który gramy, wygląda w ten sposób, że mamy po prostu werbel na trzy
nie na 2-4, czyli w wolnym tempie trzeba troszeczkę poczekać, kiedy ten werbel nastąpi, kiedy w niego uderzysz, nie? No i potem już się robi trochę ciekawie, bo gramy ósemki dalej na tym talerzu, na staksie, hi-hecie, ja to akurat gram na staksie, i gramy szesnastki nogami. I tutaj właśnie prawa ręka z prawą nogą są sklejone. Troszeczkę dziwnie to brzmi, nie? Jak prawa noga z prawą ręką są sklejone. I werbel znowu wypada na 3. Swoją drogą to jest w ogóle fajne ćwiczenie na rozgrzewkę. Przykład czwarty to jest granie rękami ósemek na przemian. Raz i dwa i trzy i cztery i następny takt granie tych ósemek nogami. Potem trzeci takt gramy szesnastkami, ręcami, rękoma. I czwarty takt gramy szesnastkami właśnie stopami. Szesnastki stopami. O, właśnie tak. Szesnastki stopami. Jak już poczujecie się komfortowo, no to oczywiście można robić takie bajery, takie efekciarskie w ogóle kartofle. Kartofle! I można grać na przykład 4 uderzenia rękami, 4 szesnastki i odpowiadać sobie właśnie 4 szesnastkami stopami, czyli patatata tu 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 tu. Oczywiście, jak już będzie Ci super fajnie, wygodnie, no to możesz to przenosić już na inne bębny i tutaj już się robi troszeczkę la 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 la, fajne to jest, lubię takie, to już są takie, to już robi ło. No i wiadomo, oczywiście można to potem zagęszczać, że grasz szesnastki na przemian z 32 na przykład. Bardzo fajnie jest sobie pograć właśnie ten groove, że grasz ósemki na hi-hecie albo na staksie i werbel na 3 i tutaj nogami już po prostu grać od wartości rzadszych do gęstszych. I warto sobie właśnie pograć w ten sposób, żeby grać ósemki na hi-hecie, werbel mieć właśnie na 3, a tutaj zagęszczać, czyli grać jeden takt jakich wartości, na przykład szesnastek, a potem kolejny takt grać 32. Trochę to zajmie, na pewno musisz zwrócić tutaj uwagę na pozycję i raczej nie iść w tą stronę, żeby mieć wyżej kolana niż biodra, bo to ogólnie źle wpłynie na twoje plecy i tak dalej. No i warto też pamiętać o tym, że tutaj w ogóle brzuchem, tak zwanym core'em, trzymasz wszystko, całą swoją pozycję, tak więc nie możesz siedzieć w ten sposób, że masz na przykład odcinek lędźwiowy tak troszeczkę zgarbiony, tylko trzeba siedzieć konkretnie po prostu. Normalnie
Weź siądź pan konkretnie. Siądź pan konkretnie i zagraj pan te kartofle. I szesnastki stopami. Bębniarze się w ogóle dzielą na takich, nie? Że jest team, jedna stopa i koniec, nie będę sobie ułatwiał. I jest też team, że dwie stopy to jest życie. Rozumiesz? To tak jak na przykład faceci mają podjarkę, nie? Jak, albo w ogóle ludzie, jak przejeżdża samochód i na przykład ryknie w ogóle silnikiem, to nagle Jezus, gęsia skórka. Albo czujesz, że po prostu Jezus Maria, to jest to szybko, dużo, speed, tak, blasty. To jest te parę ćwiczeń. Zapraszam do ćwiczenia. Nie ma jakby żadnych podpisów notowych, ponieważ uważam to za dość proste zagadnienia. No i po prostu rutynowo to musisz robić. No, tak samo tak jak granie na padzie, czy robienie właśnie treningów ze mną, czy tak jak robisz ze mną trening na stopę pojedynczą, to tak samo równie dobrze możesz to wszystko grać też z podwójną. I oczywiście link do tego treningu jest w opisie. No i oczywiście dobrze jest też to pograć wszystko heel down. Heel down, czyli pięta w dole. Ja tutaj właśnie na tych wszystkich ujęciach grałem to z piętą w górze. Jeżeli nie wiesz, co to jest heel down, no to właśnie jest to pięta w dole, szesnastki stopami. Link oczywiście do filmu, w którym mówię o tej technice i pokazuję cały trening na pojedynczą stopę, jest w opisie poniżej. No i co, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w następnym wideo. Wszystkiego dobrego, to był ostatni film już w tym roku. No i co, i widzimy się w styczniowym filmie, na styczniowym filmie, na styczniowej premierze. Powodzenia. Hej, cześć.